Geopolityczny dziennik analityczny Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegłą niedzielę 6 lutego doszło do wydania wspólnego oświadczenia przez prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga i prezydenta Argentyny Alberto Fernandeza. To oświadczenie jest bardzo interesujące pod kątem geostrategicznym, ponieważ w w tym dokumencie pre, prezydent Xi Jinping yy, wsparł oficjalnie Argentynę w, jak to ujęto, yy, odzyskaniu suwerenności nad Malwinami. Malwinami, czyli Falklandami, bo tak właśnie te wyspy nazywają Argentyńczycy. Po przegranej wojnie z Wielką Brytanią, Argentyna no, straciła bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o działania operacyjne swojej floty i lotnictwa. No, niewątpliwie ta próba wówczas przejęcia wysp przez rządy wojskowych, które zresztą upadły w wyniku przegranej wojny, no, okazała się bardzo bolesna, dotkliwa i po dziś dzień tak naprawdę kształtuje w sposób bardzo istotny kulturę strategiczną Argentyńczyków, natomiast no, powiedziałbym, w takiej narracji strategicznej, która dominuje w Argentynie, możemy, możemy z, tej, z tej narracji możemy się dowiedzieć, że Wielka Brytania nielegalnie zajęła te wyspy w 1833 roku. No, to działanie Chin, które dzisiaj w tak bezpośredni sposób wspierają Argentynę, ale przecież nie tylko, bo bardzo mocnego wsparcia Xi Jinping udzielił także Władimirowi Putinowi 4 lutego w dniu rozpoczęcia zimowych Igrzysk Olimpijskich, wskazują jednoznacznie na wektor polityki czy też geostrategii, który dzisiaj Chińska Republika Ludowa przyjmuje. Jest to wektor wymierzony w sposób no, bardzo bym powiedział taki ostry przeciwko. Zaciśniającym się relacją Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z niektórymi państwami na Indo-Pacyfiku. W mojej ocenie te działania Xi Jinpinga, to silne wsparcie właśnie Argentyny, jest działaniem. No, swego rodzaju taką, powiedziałbym, strategiczną odpowiedzią na zawiązanie we wrześniu 2021 roku sojuszu między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Australią, czyli OKES, ewentualnie AUKUS, jak kto, jak kto woli, i ta zapowiedź wsparcia Australii, jeśli chodzi o technologie jądrowe, konkretnie budowę okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, no, jest bardzo istotna, jeśli chodzi o tego typu działania Chin. Pekin uznał te działania za naruszające system bezpieczeństwa międzynarodowego na Pacyfiku, no i w sposób niezwykle taki żywiołowy zaczyna reagować na tego typu działania. Zresztą to wsparcie, którego Wang i minister spraw zagranicznych Chin, Chińskiej Republiki Ludowej udzielił Rosji, nazywając obecnie NATO grupą państw, które posługują się mentalnością zimnowojenną, czy właśnie ta, to wspólne, Oświadczenie Pekinu i Moskwy z 4 lutego jasno pokazuje dzisiejsze zbieżności, dzisiejsze współczesne, takie powiedziałbym, taktyczne sojusze, chociaż oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że Zarówno Rosja, jak i Chiny od 1996 roku, od czasów szanghajskiej piątki, są no, żywo zainteresowane budową świata policentrycznego. No, tego typu działania nie dziwią. Dziwić może co najwyżej ich rozmach, ale niewątpliwie jest to odpowiedź. Widać, że Pekin próbuje odpowiadać w zachodniej hemisferze, tak aby przenieść ten ciężar różnego rodzaju działań i napięć, nie tylko dyplomatycznych, także politycznych i militarnych, właśnie z obszaru Indo-Pacyfiku na obszar zachodniej hemisfery, która od lat 20. xix wieku, zgodnie z, doktron, z doktryną Monroe, no jest traktowana jako... Obszar dominacji Stanów Zjednoczonych, obszar dominacji amerykańskiej, a na pewno obszar, gdzie mocarstwa inne niż spoza obu Ameryk nie powinny zdaniem Waszyngtonu mieć nic do powiedzenia. Zresztą już tutaj te ostatnie, ostatnie zabiegi Chińskiej Republiki Ludowej o stworzenie bazy dla marynarki wojennej w w, 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 można powiedzieć tutaj na, na w zachodnich wybrzeżach Afryki mówiło się między innymi o Gwinei. Równikowej jasno pokazują, jasno sygnalizują, że Pekin jest już na tyle silny, że może sobie pozwolić na Projekcję siły. Póki co jest to projekcja siły dyplomatycznej, jeśli chodzi o te relacje chińsko-argentyńskie, ale mająca bardzo dobre podstawy gospodarcze. W ostatnim czasie Chiny zajęły pierwsze miejsce, jeśli chodzi o, o, o bycie partnerem handlowym Argentyny, zajęły pierwsze miejsce, detronizując tutaj Brazylię. No, co należy uznać za bardzo istotny krok, zgodnie zresztą z geoekonomicznym prawem Lista, wraz z rozszerzaniem wpływów gospodarczych. Gospodarczych, idą także polityczne i widać tutaj niewątpliwie zbieżność interesów obu państw i jest to takie geostrategiczne, mówiąc, mówiąc bardzo kolokwialnym językiem geostrategiczne wbicie szpilki w sojusz anglosaski w sojusz właśnie amerykańsko-brytyjski pokazanie, że jeżeli Waszyngton i Londyn będą ingerowały w sferę pacyficzną będą przybliżały się jeśli chodzi o sojusze obronne czy sojusze wojskowe, może w ten sposób, do granic Chin, będą próbowały powstrzymywać także działania Chin na Morzu Południowochińskim. Wówczas Pekin będzie rozwijał infrastrukturę, na przykład wojskową, na zachodnich wybrzeżach, wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki, a nawet będzie bardzo aktywny już nie tylko gospodarczo, ale także polityczno-dyplomatycznie na obszarze. Ameryki Południowej. Zresztą ta polityka Chin no, ciekawie się komponuje z obecnymi dążeniami rządu argentyńskiego, jeśli chodzi o rozszerzanie wpływów tego państwa. No, przypomnę, że Argentyna rości sobie prawo do ponad miliona kilometrów kwadratowych obszaru Antarktyki, i zresztą Biały Kontynent stanowi bardzo ważny punkt odniesienia na tym, na że właśnie w biegu niepołudniowym również Chińczycy prowadzą swoje liczne. Badania i również tam właśnie wyprawy morskie Chin no, wzrosły, ich intensywność wzrosła w sposób bardzo znaczący w ostatnim czasie, podobnie zresztą jak na biegunie północnym. Patrząc na obecny system międzynarodowy, na policentryzujący się świat, na tworzącą się nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego, tego typu działania Chin już jasno wskazują, że mamy do czynienia z absolutnym końcem pauzy, pauzy strategicznej i ten nowy proces no, będzie niewątpliwie obejmował cały świat, to już nie tylko kwestia czy Europy Wschodniej, czy, czy właśnie Indo-Pacyfiku, Azji Wschodniej, Zachodniego Pacyfiku, ale właściwie ten wyścig o stworzenie nowego koncertu mocarstw o nowy podział stref wpływów obejmuje dzisiaj już cały świat. Dziękuję Państwu za uwagę.